tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własne profile, które będziesz mógł wykorzystać do edycji zdjęć w Adobe Lightroom oraz Adobe Photoshop. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz właśnie ten film. Jeżeli interesujesz się fotografią, edycją zdjęć, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Nie zapomnij też o włączeniu tego magicznego dzwoneczka. O tym, czym są profile kolorystyczne, powiedziałem już jakiś czas temu w jednym z filmów na moim kanale i zapraszam Cię do jego obejrzenia, jeśli chcesz się dowiedzieć podstaw właśnie o profilach. Link zamieszczę pod tym filmem. A w tym filmie zajmiemy się bardziej skomplikowanym tematem, czyli tworzeniem zaawansowanych profili w Adobe Photoshop wykorzystujących pliki LUT, czyli Color Lookup Tables. Pliki te zawierają informacje o zmianie kolorystyki i bardziej znane są osobom zajmującym się profesjonalnym filmowaniem niż fotografią, ale to dzięki profilom właśnie możemy wykorzystać możliwości plików LUT podczas edycji zdjęć w Lightroom czy Photoshop. Przejdźmy zatem do Adobe Photoshop. No dobra, jesteśmy już w Photoshopie i teraz zacznijmy od początku. Klikamy sobie tutaj okno, wybieramy sobie tutaj dopasowania i to są narzędzia, które głównie będziemy wykorzystywać do tworzenia naszych plików LUT, które potem posłużą nam do stworzenia finalnie zaawansowanych profili. Na początek weźmy sobie tutaj narzędzie wyszukiwanie kolorów. To jest właśnie narzędzie, które w Photoshopie pozwala właśnie na wczytanie plików LUT. Jest tu parę fajnych plików, które możecie wykorzystać, takich podstaw, na przykład Crisp Warm, bardzo fajny. Jest tu taki fajny też profil Fuji Eterna, zobaczcie, ciepły, bardzo, bardzo fajny. Możemy taki profil LUT wykorzystać już tutaj w podstawie i zobaczcie, oprócz tego, że ten profil zmienia nam tutaj dużo w tym zdjęciu, możemy też wykorzystać tutaj inne funkcje, które są w Photoshopie, a nie ma ich na przykład w Lightroomie. Zobaczcie, zmienimy sobie tryb mieszania tutaj, wybieramy sobie tryb mieszania i zmieniamy go na kolor. I zobaczcie, dzięki temu, że zmieniłem tryb mieszania na kolor, wykorzystamy tylko wartości koloru właśnie z tego pliku LUT, który tu załadowaliśmy, bez zmiany jasności, które są już też w tym pliku zapisane. Zobaczcie, tutaj przed mamy normalnie, tutaj teraz i zobaczcie kolor, wpływamy tylko na kolor i zobaczcie, bardzo fajnie dodajemy tylko koloru do tego zdjęcia. Bardzo fajne możliwości. Dobre jest to, że jak zapiszemy te zmiany jako nowy plik LUT, to ten tryb mieszania będzie już w tym pliku LUT nowym właśnie zaszyty, zapisany. Takich możliwości, jakie dają pliki LUT, nie mamy w zwykłych presetach w Lightroomie. Zatem dodaliśmy plik LUT do zdjęcia i zmieniliśmy tutaj tryb mieszania. Możemy jeszcze tutaj zmniejszyć krycie na przykład, jeśli taka jest potrzeba i taką mamy jakąś wizję artystyczną na mniejszą wartość. W tym przypadku ja zostawię to na 100%. No i teraz te ustawienia możemy zapisać jako nowy plik LUT. Wybieramy sobie menu tutaj plik, wybieramy eksportuj i teraz tutaj wybieramy tablicę wyszukiwania kolorów. Klikamy i tu musimy wpisać opis tego profilu. No napiszmy sobie test Słowik 1. Ja sobie zaznaczę Ctrl+C, prawa autorskie. Tu sobie mogę wpisać Paweł Słowik na przykład i moją stronkę, powiedzmy. I teraz co jest najważniejsze? Musimy tu ustawić punkty siatki na średnie, czyli 32 i formaty, które wybieramy, odznaczamy sobie te 3, bo ich nie potrzebujemy. Najważniejsze jest, żebyśmy mieli punkty siatki 32 i format Cube. Właśnie ten format i tą ilość tu punktów siatki akceptuje właśnie Photoshop podczas tworzenia tych zaawansowanych profili, które potem wykorzystamy do edycji zdjęć. Dobra, klikamy sobie OK. No i teraz musimy go gdzieś zapisać. Ja zapiszę to na biurku i teraz wykorzystam sobie to, że już zapisałem tą nazwę. Także Ctrl V i teraz zapiszemy sobie ten profil LUT na biurku. OK, zachowaj. No dobra, zapisaliśmy już sobie ten pierwszy nasz profil LUT. Ważne jest też, żebyś wiedział, że możesz stworzyć profile z narzędzi dostępnych w Photoshop, takich jak mapa gradientu, mieszanie kanałów, kolor kryjący, poziomy czy krzywe. Ja skasuję teraz tę warstwę sobie tutaj z lutem, ale pamiętaj, że możesz nakładać na siebie różne narzędzia, które stworzą finalnie taki twój własny look. Musisz pamiętać też, że nie możesz używać warstw zawierających piksele, ani warstw, które zawierają maski. No dobra, otwórzmy sobie tutaj te dopasowania nasze i teraz na przykład dodajmy sobie mapę gradientu. OK, tu klikamy sobie w ten gradient, możemy wybrać różne tutaj gradienty z tych dostępnych, możemy też stworzyć sami sobie jakieś gradienty, jakiekolwiek chcemy. OK, wybierzmy sobie na przykład taki typ gradientu. Teraz możemy sobie tu zmienić i różne parametry. Ja sobie tu wybiorę na kolor. Tutaj kolor. W ten sposób, zobaczcie, uzyskujemy taki efekt. Zmniejszając krycie możemy w mniejszy sposób sobie wpływać tutaj na kolory na tym zdjęciu. Nawet w taki bardzo mały sposób jak 35%. Zobaczcie, bardzo fajnie sobie tu wpływamy na to zdjęcie. Dodajmy sobie następny jakiś tutaj zmienną. Wybierzmy sobie na przykład, w moim przypadku myślę, że mogłoby to być mieszanie kolorów. I teraz na przykład ja bym chciał delikatnie pozbyć się tu niebieskiego, czyli usuwamy sobie niebieski na przykład. Zobaczcie, w tak łatwy sposób, jak mocno wpływamy na kolory. Bardzo delikatnie sobie ten niebieski trochę tu usuniemy. Delikatnie uzupełnimy go tu czerwonym. Fajnie. Jeśli chodzi o zielone kolory, zobaczcie, też możemy delikatnie tutaj ten zielony dosłownie o 2 punkciki się go pozbyć. Fajnie. I teraz dodajmy sobie jeszcze jedno dopasowanie, bo jest taka możliwość. Wybierzmy sobie na przykład balans kolorów. Tu zobaczcie, też możemy działać na cienie, półtony albo podświetlenia. Bardzo fajne narzędzie. Wybierzmy sobie na przykład cienie i chcielibyśmy sobie troszkę w cieniach pójść delikatnie w stronę karmazynowego albo w stronę zielonego na przykład. Powiedzmy, że chcemy iść teraz razem w stronę zielonego. W podświetleniach chcemy troszkę w tych najjaśniejszych częściach, żeby one były takie ciepłe. Damy sobie tutaj w stronę żółtego trochę. Może delikatnie w stronę też czerwonego. No i półtony. Myślę, że tutaj możemy sobie delikatnie dodać niebieskiego, subtelnie. Bardzo, bardzo subtelnie i troszkę zdjąć tego czerwonego, dosłownie 3 punkty. Możemy podejrzeć efekty przed, po. Zobaczcie. I cóż jeszcze tu możemy dodać? Możemy tu dodać różne narzędzia. Możemy dodać krzywą na przykład i tutaj spokojnie możemy działać na różnych kanałach. Możemy działać na kanale RGB, na przykład dodać sobie tutaj takie blokujące 3 punkty, troszkę przyciąć tutaj, zobaczcie, czernie, żeby ich tak bardzo nie było. Zrobimy taki bardziej filmowy look. Pozbędziemy się też trochę tych jasności tutaj, troszkę je przytniemy. Zobaczcie, dzięki temu jak fajnie płynęliśmy tu na zdjęcie. Powiększmy sobie je, zobaczcie, przed i po. Uzyskujemy taki fajny, delikatny filmowy look. I teraz sobie zamknijmy to okienko. Dobra. Zobaczcie teraz te 4 warstwy. Ja na chwilkę przeniosę do nowego folderu, nowej grupy, żeby mógł je wszystkie 4 włączać. Zobaczcie, jak łatwo zmieniliśmy mocno zdjęcie. Jak bardzo możemy tutaj dużo zmian dokonać, których tak łatwo nie jest dokonać pewnych tu zmian, które tu dokonaliśmy, nie jest tak łatwo dokonać właśnie w Lightroomie. Dodatkowo, jeśli wybierzemy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy i wybierzemy opcję mieszania, wejdziemy tutaj do mieszania i tu możemy jeszcze też wpływać na mieszanie tego z poprzednią warstwą i ja Wam pokażę to na jeszcze innym tutaj przykładzie. Wybierzemy sobie teraz dopasowanie kolor kryjący. Znajdźmy sobie tutaj kolor kryjący, który tu jest, zobaczmy, barwa nasycenie, balans kolorów, czarno-biały, filtr, mieszanie kanałów. Mamy tu naprawdę bardzo dużo tych kolorów. Wybierzmy sobie, o, tutaj będzie mi łatwiej, kolor kryjący. Widzę, tam tego nie było. Teraz na przykład na kolor kryjący wybiorę sobie taki fajny, delikatny, ciepły kolor. Klikamy OK. No wiadomo, troszkę mocno ten kolor działa tu, ale zobaczcie, możemy sobie tutaj wybrać inny tryb mieszania. Na przykład wybrać sobie możemy łagodne światło, możemy sobie wybrać kolor. Także tutaj dużo jest przed Wami. Ja wybiorę w tym przypadku łagodne światło i teraz ja sobie kliknę tu prawym przyciskiem myszki, wybieram opcję mieszania. Mogę też tutaj sterować, na jakie części zdjęcia będzie działało właśnie ta warstwa. Przycinam sobie tutaj ciemne partie, chcę działać tylko na najjaśniejsze. Tutaj zobaczcie te piksele, które są na tym zdjęciu. Jak widzicie, działamy tylko na te najjaśniejsze piksele. Taki mam tutaj zamysł, żeby te najjaśniejsze tylko piksele były w ten sposób dotknięte. Teraz przytrzymując Option albo Alt w Windowsie możemy rozdzielić sobie tutaj ten suwak. Zobaczcie, złapać jeden róg. No, spróbujmy. Coś się nie chce. O, rozdzieliło się. I zrobić takie delikatne przejście pomiędzy tutaj tym cięciem takim koloru, żeby nie było takiego ostrego przejścia. Robimy sobie delikatne przejście. Klikamy sobie teraz OK. I tutaj jeszcze możemy sobie teraz wziąć krycie na 0 i delikatnie sobie dodać, zobaczcie, 33 na przykład punkty. Wtedy fajnie sobie ocieplimy te najjaśniejsze części tylko na zdjęciu. Takich możliwości też, tak łatwych możliwości nie ma w Lightroomie. No i dobra, i co teraz? Teraz możemy zapisać ten swój kolejny plik LAT. Dobra, czyli wchodzimy sobie tu w plik, eksportuj, tablicę wyszukiwania kolorów i teraz sobie ten plik LAT zapiszemy jako, powiedzmy, słowik ciepły. OK, tutaj prawa autorskie zostawiamy. Pamiętamy, żeby punkty siatki były wybrane na średnie, czyli 32 i format jako cube. Klikamy OK i zapiszemy to też na biurku. Nazwiemy go po prostu ciepły lat. Klikamy zachowaj i w tym momencie ten plik lat został utworzony. Teraz sobie ukryjemy na chwilę tą podgląd na tą grupę, żebyśmy nie widzieli tej edycji, której dokonaliśmy, i dodamy sobie jeszcze jedną rzecz, ja Wam pokażę. Bierzemy sobie wyszukiwanie kolorów. Teraz załadujemy sobie ten plik LAT, który stworzyliśmy, ten ciepły cube. Otwórz i zobaczcie, ten plik LAT to jest to samo, co te wszystkie tu ustawienia. Zobaczcie, je wyłączamy, włączamy ten plik LAT. W tym całym jednym pliku LAT są zapisane wszystkie te zmiany, które tu dokonaliśmy. Fajne jest to, że właśnie te pliki LAT możemy wykorzystać w różnych programach, które właśnie obsługują pliki LAT, w programach do edycji wideo, w programach do edycji fotograficznej i właśnie ten sam plik już za sekundkę pokaże Ci, jak wykorzystamy do stworzenia profilu. No dobra, wyłączmy sobie je i teraz jak stworzyć profil do Lightrooma i ACR, który będzie wykorzystywał właśnie stworzony wcześniej plik LAT. Otwieramy sobie filtr Camera Raw, czyli wchodzimy w filtr Camera Raw. Profile w filtrze Camera Raw są w tym miejscu. Tu możecie sobie wybrać profile, które macie dodane do ulubionych. Możecie kliknąć przeglądaj i tu sobie wybrać inne profile. Jeśli pobraliście sobie moją darmową paczkę presetów New Horizons, do której serdecznie Was zapraszam pobrania, możecie sobie zobaczyć, że tu już są fajne profile. Jeśli zakupiliście którąś z moich paczek, na przykład The Book of Love, możecie zobaczyć, że tu też jest masa bardzo fajnych profili. Jeśli macie jakąś jeszcze inną paczkę, na przykład Vinted Lifestyle, zobaczcie, tu jest naprawdę dużo fajnych profili, które możecie wykorzystać. Ale teraz jak stworzyć taki profil? Tutaj jest tylko importowanie, nie ma tworzenia profili. No właśnie, żeby stworzyć profil, musimy przejść teraz do presetów. Przechodzimy sobie do presetów, czyli ustawienia domyślne. No i teraz tutaj mamy taki mały jeden przycisk, który jest napisane na nim utwórz własne ustawienia domyślne. On standardowo otwiera okienko utwórz ustawienia domyślne, czyli w ten sposób tworzymy sobie preset. Ale my będziemy tworzyć profil. Jak to zrobić? Wystarczy wcisnąć przycisk Alt albo Option na Macu i teraz nacisnąć ten przycisk, a pojawia się nam nowe okno utwórz profil. Nadajemy sobie nazwę temu nowemu profilowi. Nazwiemy go ciepły. Czemuż by nie? I teraz mamy tu grupę, czyli możemy pogrupować sobie te profile. Możemy je zapisać do profilu użytkownika, możemy stworzyć nową grupę. Możesz traktować te grupy tak jakby zbiór profili o podobnej tematyce, tak? Czyli nie wiem, profile wakacyjne, profile ślubne, profile whatever. Jaki masz pomysł, prawda? Możemy go po prostu na początku zapisać do profilów użytkownika. Tu mamy ustawienia obrazu, które byśmy zastosowali, czyli właśnie te podstawowe do RAWa. Tym się nie będziemy zajmować. O tym pomówimy jeszcze na moim kanale, także warto, żebyś zasubskrybował kanał, bo więcej o tym będzie już naprawdę bardzo niedługo. Pomijamy zatem tą sekcję z ustawieniami zdjęcia i idziemy dalej. Kolejna opcja to jest intensywność mapy tonalnej i tu ustawiamy na niską, czyli normalną. Jeśli byś robił profil do plików HDR, wtedy chciałbyś mieć troszkę szerszą może mapę tonalną i chciałbyś tutaj wykorzystać średnią, ale wysoką, ale zastosowanie tego do wszystkich zdjęć, tak jak ja nieraz standardowe profile robię, może to się skończyć nie najlepszym efektem końcowym, także tutaj możesz poeksperymentować, popróbować stworzyć ten sam profil w dwóch, trzech opcjach z różnymi ustawieniami, zobaczyć jak będzie Ci wygodniej, jak będzie Ci bardziej to pasowało. Standardowo zalecam wybrać normalne, wtedy suwaki będą się zachowywały normalnie, tak jak one się zachowują cały czas w Lightroomie. Kolejna opcja to jest tabela karnacji. To zostawiamy w spokoju. To narzędzie daje możliwość użycia pliku CSV jako tabeli kolorów, ale tym nie będziemy się zajmować, to nie jest nam potrzebne, także przechodzimy dalej. Teraz mamy pole, które szczególnie nas interesuje, czyli tabela wyszukiwania kolorów. Zaznaczamy sobie to pole wyboru tutaj, no i teraz nam się otwiera tutaj nasza przeglądarka i wybieramy plik Cube, który chcemy właśnie zaimportować. Klikamy sobie wczytaj. Ten plik nam się wczytuje. Mamy, zobaczcie, tabelę, nazwę słowik ciepły, tak jak ją nazwaliśmy. Odstęp wybieramy sobie na Adobe RGB, bo w takiej palecie stworzyliśmy ten plik Cube. Pracowaliśmy na zdjęciu Adobe RGB i tak też tu wybieramy. Przestrzeń możemy wziąć sobie rozszerz albo klip. Tu chodzi o to, co ma robić program podczas kiedy natrafi na jakieś kolory, które są poza zakresem tego profilu. I tu jeśli chcecie, żeby program zgadywał i troszkę coś, ten kolor jakoś próbował odtworzyć, możecie wybrać rozszerz albo wziąć klip, żeby po prostu ten kolor przycinał. Ja w większości przypadków proponuję wybrać klip, ale to też możesz spróbować zobaczyć, jakie będą inne opcje w Twoim przypadku, jak to będzie wyglądało, ale zalecam na początek wybrać klip. I dalej tu wybieramy sobie oczywiście 32 i tak zostawiamy. Kolejna opcja tutaj na dole to są wartości, które będą tworzyły suwak intensywności Twojego profilu. Będziesz mógł sterować mocą stworzonego właśnie profilu w Lightroom albo w filtrze właśnie Camera Raw. Standardowo mocą suwaka można sterować od 0 do 200% mocy. Możesz zostawić tak te ustawienia, ale ja sugeruję, by wartość maksymalną ograniczyć do 130-150%. Powyżej tej wartości profil przeważnie nie wygląda zbytnio dobrze, także ja tu proponuję ustawić 150%, czyli jak damy suwak na maksa w prawo, czyli będzie to pewnie 200% w Lightroomie wyglądało, ale faktycznie będzie to 150% mocy, także myślę, że takie ograniczenie jest idealne. Teraz klikamy po prostu OK. I mamy stworzony profil. Wracamy sobie teraz do panelu tutaj edycji w filtrze Camera Raw i wybieramy przeglądarkę profili, sobie klikamy tutaj i tu znajdujemy te nasze wszystkie profile zainstalowane i wszystkie, które stworzyłeś. Zobaczcie, teraz przesuwamy sobie w dół, mamy profile użytkownika, klikamy i zobaczcie, mamy mój profil, który przed chwilą stworzyliśmy. Profil nazywa się ciepły, bo tak go nazwaliśmy. Teraz wystarczy kliknąć ten profil i mamy tutaj ten suwak, o którym mówiłem. Możemy go przesunąć na 0, wtedy mamy oryginalne zdjęcie i delikatnie możemy dodać mocy właśnie tego profilu i tu jest cała magia, że tak stworzone właśnie profile są fajniejsze w dużej ilości przypadków niż presety, ponieważ możemy sterować delikatnie mocą tego profilu, możemy je dostosować do własnych potrzeb. Nie zawsze musimy udawać 100%. Na niektórych zdjęciach będzie może lepiej wyglądał dany tylko na 50%. Na niektórych zdjęciach, na których będzie dosyć mało widoczny, może troszkę podbijemy go więcej. Zobaczcie, tu dojedziemy do 200%, ale pamiętajcie, że ręcznie ograniczyliśmy te 200% na 150%. Mimo że tu pojawia się 200, to pomiędzy tym 100 a 200 mamy tylko przeskok 50%, dlatego zobaczcie, tu już ten profil dosyć mocno szaleje. Co by było, gdyby był jeszcze bardziej mocny? Nie byłoby to nic fajnego. Zostawmy sobie to na 100%, klikamy po prostu zamknij to i widzimy, że ten profil jest tu zastosowany. W ten sposób też możemy sobie tą moc tutaj sterować. Teraz otwórzmy sobie Adobe Lightroom, otworzymy sobie Lightroom Classic i teraz zobaczysz, że jak otworzysz Lightroom, to profile będą już tam na swoim miejscu. Jeśli miałeś wcześniej już otwarty Lightroom, to warto go zrestartować, by właśnie te nowe profile, które stworzyliśmy, się załadowały do Lightrooma. No dobra, u mnie Lightroom się otworzył, mamy już moduł Develop, mamy zdjęcie z tej samej sesji i zobaczcie, wchodzimy sobie w przeglądanie profili, mamy User Profiles, i zobaczcie, nasz profil ciepły już tu jest. Zamykamy sobie i teraz tak samo jak poprzednio możemy sterować sobie mocą tego profilu i zobaczcie, bardzo fajny, łatwy sposób przed, po i dodatkowo żadne suwaki nie są przesunięte. Możemy je tutaj zastosować wedle własnych potrzeb. Mam wielką nadzieję, kochani, że ten film był przydatny i dowiedzieliście się czegoś, co przełoży się na Waszą sprawniejszą edycję zdjęć w Adobe Lightroom. Zapraszam Was do zapoznania się z moimi presetami i profilami. Znajdziecie je na stronie www.słowikeu.com/presety. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę, napiszesz komentarz, pomoże mi to w rozwoju kanału. W komentarzu możesz napisać, jakie zagadnienia chcesz, abym poruszył w kolejnych filmach na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!